Jeżeli szukacie końców do FIFA Ultimate Team z dowolną metodą płatności na każdą platformę, zapraszam do sologaming.pl. Przy kodzie DEV macie 5% zniżki. Polecam. Cześć, siemanko wszystkim, ja jestem DEV, a to jest kolejny squad builder z draftu. Tym razem gramy ligą BBVA, czyli hiszpańską. Jeśli nie wzięliście naszego draftu, zapraszam do VIBE na kanał. Link macie w opisie, tam możecie oglądać filmik, w którym wybieramy swoich zawodników. Także ja przechodzę do mojego squad builderu. Zaczynamy oczywiście od samego końca, czy od tyłów, czyli od bramkarza. Tylko sobie jeszcze zmienię ligę na BBVA i już będziemy szukać, przeszukaj mój klub. I tak, moim bramkarzem będzie André Ter Stegen, zawodnik, który chyba powinien być zawodnikiem meczu. Ostatnio w meczu Bayern Barcelona naprawdę niesamowicie bronił ten chłopak i stwierdziłem, że sobie go wezmę. Nie dlatego, że grał dobrze w tym meczu, tylko dlatego, że w FIFA jest bardzo dobrym bramkarzem. Kilka razy przeciwko niemu grałem i grał świetnie. Dobra, przejdziemy do kolejnej pozycji Liga BFV i będzie to Alex. Jest to nominalnie prawy skrzydłowy, bo jak widzicie ma zaledwie 32 obrony i 78 fizyki, ale ma aż 92 pace'a, a ten pace na tej prawej obronie jest bardzo, bardzo ważny, więc stwierdziłem, że wezmę sobie tego Motma na moją prawą obronę i mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie i że będzie bronił dobrze. Dobra, środek obrony, pierwszy zawodnik będzie to Diego Godin Inform. 69 tempa, 92 obrony, 86 fizyki, no jakby powiedział tak, atrybuty w obronie naprawdę robią wrażenie. Pracowitość w obronie wysoka, pracowitość w ataku średnia, czyli będzie wspierał nas w akcjach, w budowaniu akcji, ale mam nadzieję, że nie będzie się zapuszczał gdzieś tam do ofensywy i na to liczę. Dobra, kolejny zawodnik, środkowy obrońca, już mogliście widzieć wcześniej, będzie to Gerard Piqué, 67 pace'a. Statystyki ma 89 obrony, 80 fizyki, wysoka w ataku, średnia w obronie i to mnie troszkę boli, bo jak wiecie, na pewno będzie się zapuszczał ten zawodnik do przodu, ale jeśli mu się dobrze ustawi work rate w wytycznych, to powinien zostawać z tyłu. Dobra, kolejny zawodnik z ligi hiszpańskiej. Nie będzie to żaden złoty zawodnik, także musimy kilka stron przewinąć i będzie to właśnie Nacho. 89 pace'a, 70 obrony, 72 fizyki, tak wygląda jego karta. Właśnie wysoka pracowitość w ataku, średnia w obronie, lepsza noga lewa. I tak właśnie wygląda mój blok defensywny, no w miarę dobrze, są w miarę szybcy boczni obrońcy i bardzo silni fizycznie i w obronie środkowej obrońcy, także liczę na to, że będą dobrze blokować dostęp do mojej bramki. Przechodzimy do defensywnego pomocnika i będzie to Sergio Busquets, będzie z tej strony, już wiecie o tym. 57 tempa, 84 obrony, 82 fizyki, 81 podań, czyli taki typowy defensor i on będzie u mnie właśnie odgrywał taką rolę, że będzie po prostu blokował dostępu do obrony, będzie odbierał, będzie przejmował, będzie podawał po prostu asekuracyjnie, tak żeby po prostu zabezpieczyć tyły i tak dalej. Dobra, kolejny zawodnik, Inform Beniat. Jak spojrzałem na tego zawodnika, 68 tempa, 69 obrony, 76 fizyki, ale z tego co mi wiadomo, on ma niesamowite rzuty wolne, także to będzie jego główny atut chyba tego zawodnika. Do tego 86 podań, czyli dobre statystyki podania, 82 strzałów, 69 obrony, 76 fizyki, czyli jak widzicie, przy takim jego partnerze z środka pomocy będzie potrzebował właśnie takiego Busquetsa, który będzie te piłki przejmował i tak dalej. Dobra, środkowy ofensywny pomocnik, przechodzimy i jest to Isco Second Inform bodajże, 79 tempo, 86 strzałów, 83 strzałów, 90 podań, 91 dribblingu, 39 obrony, 67 fizyki i to już jest piąty inform w moim składzie. Tak to właśnie w tym momencie wygląda i tak właśnie wygląda środek mojej pomocy, 3 informy, czyli nie ma co liczyć na jakiś handicap. Dobra, zaczniemy może tym razem od tej strony dla odmiany. Będzie to kolejny inform Piatti, już zmieniony styl gry na myśliwego. I tak wyglądają statystyki, 89 tempa, 78 strzałów, 77 podań, 84 dribblingu, 36 obrony, 54 fizyki i jest to szósty inform. No naprawdę na handicap to ja nie mam co liczyć, bo na pewno go nie będzie. Napastnik tym razem będzie to Dos Santos, kolejny szybki zawodnik, 86 pace'a, 81 strzałów, 69 podań, 88 dribblingu, 29 obrony, 55 fizyki i tak wygląda właśnie połowa mojego ataku. I ostatni zawodnik będzie to Gareth Bale, 87 overall, jeszcze ma wbitą kartę,
kartę boostującą, ale tej karty nie możemy używać po prostu grając w meczu, więc tej karty po prostu nie będzie, a że kupiłem takiego zawodnika właśnie z tą kartą bitą, także chcę wam pokazać właśnie ten skład w takiej właśnie odsłonie. Moim zdaniem zrobiłem sobie naprawdę świetny składzik w tym drafcie. Jedyne czego się mogę obawiać to szybkości Busquetsa i obrony tego Alexa, więc liczę na to, że chłopaki się spiszą dobrze i że będą bronić dostępu i strzelać dobrze bramki. Także ten skład będziemy testować u mnie na live'ach, na dole macie link, tam możecie zostawić follow'a, wbijać częściej i tak dalej, i tak dalej. Także widzimy się w pierwszym meczu, który gramy z Kozą Sport, także to jest jego drugi sezon w Fantasy Football, także mam nadzieję, że uda mi się z nim wygrać. Ja mu życzę powodzenia i widzimy się w pierwszym meczu na moim kanale. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i nara!